Git jest systemem kontroli wersji. Dzięki niemu możemy śledzić historię swojego projektu i współpracować z innymi programistami. Jest narzędziem niezbędnym dla każdego programisty, niezależnie od specjalizacji. A z tego filmu dowiesz się, jak działa i jak z niego korzystać. Pliki projektu wraz z ich historią przechowywane są w repozytorium. Takich repozytoriów wyróżniamy dwa rodzaje. Zewnętrzne, czyli zdalne, i wewnętrzne. Repozytorium wewnętrzne znajduje się lokalnie na komputerze każdego programisty. To właśnie w tym repozytorium wprowadzamy zmiany w kodzie. Historię naszego kodu tworzymy przez dodawanie commitów, czyli migawek z jego obecnym stanem. Jeśli okaże się, że kolejna wprowadzona przez nas zmiana spowodowała, że nasz program przestał działać, to zawsze możemy przywrócić poprzednią działającą wersję kodu i na niej od nowa wprowadzać kolejne modyfikacje. Gdy uznamy, że funkcjonalność, którą tworzyliśmy, jest gotowa, wypychamy ją na zdalne repozytorium, które znajduje się na serwisie GitHub lub podobnym. Dzięki temu inny programista może te zmiany zaciągnąć na swoje wewnętrzne repo i pracować na aktualnej wersji kodu. Zapamiętanie wszystkich pokazanych dzisiaj komend może być dla Ciebie trudne, dlatego w opisie znajdziesz link do ściągi z wszystkimi najważniejszymi komendami, które możesz odpalić obok filmu. W opisie znajdziesz też link do strony, z której możesz pobrać Gita. Na niej wchodzimy w Downloads i wybieramy odpowiedni system. W samym procesie pobierania nie ma nic niezwykłego, więc od razu przejdziemy dalej. Po pobraniu Gita stwórzmy jakiś folder, na przykład nazwijmy go repo1. I w tym folderze klikamy prawym i wybieramy Git Bash here. Git Bash jest to coś w rodzaju emulatora terminala, który umożliwia korzystanie z Gita na Windowsie, więc jeśli korzystacie z Maca lub Linuxa, odpalacie po prostu w stworzonym folderze zwykły terminal. Oczywiście znajomość terminalowych komend nie jest wymagana do zrozumienia dzisiejszego filmu. Korzystam tylko z kilku pozagitowych poleceń, jednak mimo wszystko zachęcam do poznania znacznie większej ilości terminalowych komend, a link do filmu, w którym je objaśniam, znajdziesz w opisie. Oprócz korzystania z Gita za pomocą komend, możemy też skorzystać z Git GUI, ale komendy pozwalają na znacznie lepsze zrozumienie tematu i wbrew pozorom są wygodniejsze, także to na nich się dzisiaj skupimy. Do stworzenia, czyli zainicjalizowania nowego repozytorium wewnętrznego, służy komenda git init. Przy jej wykonaniu tworzony jest folder.git, w którym znajdują się informacje związane z historią i konfiguracją projektu. Nie bez powodu jest to folder ukryty, nie powinniśmy modyfikować jego zawartości. Stwórzmy teraz nasz pierwszy plik, więc nowy, dokument tekstowy. Nazwijmy go 1 i przy okazji w widoku zaznaczmy jeszcze rozszerzenie nazw plików, żeby widzieć, że jest to faktycznie plik tekstowy. Teraz sprawdźmy status naszego repozytorium komendą git status i widzimy, że jesteśmy na gałęzi master, nie mamy żadnych commitów, ale na razie się tym nie przejmujemy. Najważniejsze jest to, że pojawił się tutaj plik 1.txt, którego status to untracked. Ten status oznacza, że plik nie znajduje się tak naprawdę w repozytorium oraz git nie monitoruje zmian, które będą w nim zachodzić. Aby git zaczął widzieć nasz plik, musimy dodać go do poczekalni, czyli stagingu. Żeby to zrobić, używamy komendy git add z nazwą pliku, czyli 1.txt. Teraz, gdy ponownie wywołamy komendę git status, widzimy, że plik jest teraz zielony, co oznacza, że znajduje się w stagingu i czeka na zatwierdzenie, czyli na zakomitowanie. Stwórzmy może jeszcze dwa inne pliki. Moglibyśmy to zrobić przez GUI, ale szybciej będzie, jak wpiszemy komendę touch i pierwsza nazwa pliku 2.txt i druga 3.txt. No ta komenda po prostu tworzy dwa pliki. Aby sprawdzić, czy nasze pliki zostały faktycznie utworzone, wykonujemy komendę ls, która wyświetla zawartość katalogu i faktycznie mamy 1, 2 i 3.txt. I po wywołaniu komendy git status widzimy, że pliki 2 i 3.txt mają status untracked. Aby dodać je do poczekalni, moglibyśmy wpisać git add z pierwszą nazwą pliku, a potem z drugą, ale możemy też po prostu wpisać pauza a. Pauza a jest to przełącznik, czyli dodatkowa informacja do komendy, która zmienia jej działanie. W tym przypadku zamiast dodawać jeden konkretny plik, dodajemy wszystkie, które akurat mają status untracked, więc enter, jeszcze raz git status i widzimy, że mamy już trzy pliki w naszym repozytorium. Teraz pliki dodane do stagingu czekają na zatwierdzenie, czyli zakomitowanie. Jak możecie się domyślać, komendy do zakomitowania to po prostu git commit, więc klikamy enter i zgodnie z tutaj widoczną informacją musimy podać, kim jesteśmy. Więc najpierw kopiujemy pierwszą komendę i albo możemy kliknąć oczywiście prawym i później copy, albo ctrl plus insert po prostu, a potem żeby wkleić shift plus insert. Tylko nie skopiowałem git, więc jeszcze muszę tutaj dodać. Ja nie będę zmieniał e-maila, bo to nie jest mój prawdziwy komputer, ale w waszym przypadku oczywiście ustawcie swój prawdziwy. I teraz jeszcze ta druga komenda i mamy wszystko ustawione. Jak już jesteśmy przy edytowaniu konfigu, to jeszcze ustawmy domyślny edytor na nano, wpisując komendę git config global core.editor nano. Domyślnym edytorem tekstu dla gita jest Vi, ale niestety Vi nie jest zbyt przyjazny początkującym użytkownikom, dlatego zamiast tego ustawiamy nano, które jest tak naprawdę takim notatnikiem terminalowym. Więc klikamy enter i teraz już bezproblemowo możemy wpisać git commit i wejdziemy właśnie do nano. Tutaj wpisujemy wiadomość, która zostanie dołączona do naszego commit
item, na przykład dodanie plików 1, 2 i 3.txt. Teraz jak widzimy na dole, aby zapisać plik, klikamy Ctrl plus On, później Enter i na koniec Ctrl plus X, żeby wyjść. I zmiany zostały zakomitowane, czyli zatwierdzone. W ten sposób zapisaliśmy nasz pierwszy commit, czyli zapisaliśmy w repozytorium obecny stan naszego projektu. Po kolejnym wywołaniu git status widzimy, że nie mamy nic do zatwierdzenia. Modyfikujmy sobie teraz nasz plik 1.txt, w tym celu wpiszmy komendę nano i 1.txt, żeby odpalić go w edytorze nano. Na przykład wpiszmy w nim modyfikację, zapiszmy plik Ctrl O, Enter, Ctrl X i teraz jak wyświetlimy git status ponownie, to zobaczymy, że status naszego pliku 1.txt to modified. Jednak jak widzimy w komunikacie, te zmiany nie zostały dodane do stagingu, czyli do kolejki, więc nie moglibyśmy teraz wpisać git commit i zakomitować tych zmian. Mamy w takim przypadku błąd. Dlatego najpierw musimy wpisać jeszcze git add przełącznikiem A na końcu, żeby już sobie wyrobić taki nawyk, bo zawsze tak będziemy robić potem. To jest komunikat o znakach nowej linii, ale go zignorujemy. Nie jest istotne. Teraz wyświetlając status, widzimy, że zmiany już są w stagingu, dlatego możemy je zakomitować komendą git commit, ale jako, że wiadomość dodawana do commitu zazwyczaj jest krótka, a nawet powinna być krótka, to zamiast wchodzić do nano specjalnie użyjemy tutaj przełącznika M, żeby właśnie dodać wiadomość. I wiadomość do commitu dodajemy w cudzysłowie. Na przykład modyfikacja pliku 1.txt. Znowu git status. Widzimy, że jest wszystko zakomitowane. Żeby zobaczyć listę naszych commitów, możemy wywołać komendę git log i widzimy, że pierwszym commitem było dodanie plików, a drugim modyfikacja pliku 1.txt. Załóżmy jednak, że ta modyfikacja doprowadziła do wielu błędów w naszym projekcie, dlatego chcemy przywrócić stan repozytorium sprzed jej dokonania. W tym celu wpisujemy komendę git reset, opcję hard. Opcje to takie rozwinięte przełączniki, to znaczy nie są one w formie jednej litery, a jakiegoś słowa. No i zamiast jednej pauzy stawiamy przed nimi dwie. I po tej opcji wstawiamy tak zwany hash commitu, czyli te dziwne literki i cyfry. Więc je sobie skopiujmy, Ctrl Insert i wklejmy Shift Insert. Enter. I widzimy, że head, czyli nasz aktualny stan, jest teraz na tym komicie, który przywróciliśmy, czyli to 673 i tak dalej. Więc jak wyświetlimy sobie plik 1.txt komendą cat 1.txt, to zobaczymy, że nie ma tutaj naszego modyfikacja dodanego w tym komicie. I a propos tego komitu, jak wyświetlimy sobie git log, to zobaczymy, że zniknął. Wprowadźmy teraz kolejną zmianę, na przykład usuniemy plik 3.txt, użyjemy do tego komendy rm od remove 3.txt. Zobaczmy git status, widzimy, że plik faktycznie został usunięty, git to zauważył, ale jednocześnie to usunięcie pliku nie zostało dodane do stagingu. I moglibyśmy teraz wpisać najpierw git add a, dopiero potem git commit, ale możemy też zrobić to w jednej komendzie, stosując do git commit przełącznik a, no czyli właśnie od tego add. I oprócz tego, że commitujemy zmiany, to jeszcze przed tym dodajemy je do stagingu, jeśli jakieś by się jeszcze w nim nie znajdowały. Problem jest taki, że git musi widzieć te zmiany, że one w ogóle zaszły. Musi mieć te pliki, w których zaszły zmiany w repozytorium. Więc najpierw jak tworzymy nowy plik, musimy go dodać komendą git add, a dopiero potem będziemy mogli już nie używać git add, a jedynie przełącznika a do commitu. Więc dodajemy jeszcze m, żeby dodać wiadomość. Przy okazji widzicie, że przełączniki możemy ze sobą łączyć. Nie musimy stawiać kolejnej pauzy, żeby dodać m. Po prostu dopisujemy. I później wpisujemy wiadomość. Usunięcie pliku 3.txt. Teraz jak sobie zobaczymy git log, to widzimy, że faktycznie commit został dodany. Ale znowu stwierdzamy, że niepotrzebnie usunęliśmy ten plik, więc chcemy przywrócić poprzedni commit. Dlatego wywołujemy znowu komendę git reset i podajemy naszego hasha. Ctrl insert, shift insert. Ale jak widzicie, zapomnieliśmy o opcji hard, więc zobaczymy, co się stanie. Zobaczmy teraz stan naszego folderu i widzimy, że pliku 3.txt dalej nie ma. A jak zobaczymy git status, to okaże się, że ta zmiana nie została całkowicie cofnięta, a jedynie zmieniło się to, że nie jest ona teraz zatwierdzona, a zamiast tego czeka na dodanie do stagingu i to zatwierdzenie. Tym samym możemy ponownie zatwierdzić te zmiany. Git commit am, więc od razu dodajemy do stagingu. Wiadomość na przykład, jednak te zmiany są git. Zobaczymy sobie git status. Wszystko nam zniknęło. I potem git log. Mamy faktycznie dodany nowy commit. A jak zobaczymy stan naszego folderu, no to dalej pliku 3.txt nie ma. Więc w taki sposób wróciliśmy do stanu sprzed resetu. Zmieniła się tylko nazwa commita. Dla przećwiczenia spróbuj teraz zmodyfikować plik 2.txt, zakomitować zmiany i przywrócić poprzedniego commita, tym samym je cofając. A jak już to zrobiłeś, odpauzuj film. Więc aby wykonać zadanie, odpalmy sobie 2.txt w edytorze nano. Tutaj dopiszemy na przykład modyfikacja drugiego pliku. Oczywiście mogłeś napisać cokolwiek innego. Ctrl X, Ctrl O w odwrotnej kolejności. Teraz zatwierdzę zmiany i oczywiście dodam je do stagingu komendą git commit am.
plikiem, zmiany w drugim pliku, pod git log zobaczymy nowego commita. Jak sobie wyświetlimy nasz plik, to faktycznie zobaczymy, że są tutaj nasze zmiany, jest modyfikacja drugiego pliku. Zgodnie z planem na koniec jeszcze przywróćmy poprzedniego commita, więc git reset, opcją hard i mógłbym tutaj wkleić tego hasza, ale zamiast tego, żeby przywrócić poprzedni commit, mogę po prostu wpisać head, dużych liter i na koniec to taka strzałka do góry, nie wiem jak to się nazywa. Klikam enter, sprawdzam git log, nasz commit zmiany w drugim pliku zniknął i faktycznie jak wyświetlimy plik 2.txt, no to tych zmian w drugim pliku już nie zobaczymy. Przed przejściem do kolejnego tematu zachęcam do zostawienia łapki, jeśli nauczyłeś się już czegoś nowego i suba, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej z kolejnych filmów. Tak jak mówiłem na początku, oprócz repozytorium wewnętrznego, na którym modyfikujemy kod, korzystamy też z repozytorium zewnętrznego. Na to repo wypychamy zmiany w kodzie, gdy uznamy, że już się do tego nadają. Dzięki czemu inny programista może pracować na tej samej aktualnej wersji kodu, zaciągając zmiany z zewnętrznego repo. Takie repozytorium umieszczamy najczęściej na GitHubie, więc wejdźmy na github.com. Na tym GitHubie załóżmy konto. I jak już mamy założone konto, klikamy na awatar, wchodzimy w ustawienia, appearance i ustawiamy ciemny motyw. Od razu lepiej. Po tym bardzo ważnym kroku musimy zautoryzować nasz komputer, żeby miał dostęp do tego konta na GitHubie. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo przez HTTPS, albo przez SSH. Wygodniejsze jest według mnie logowanie przez SSH, więc to pokażę. I pierwsze co, to musimy wygenerować token SSH. Komendę do tego celu znajdziecie w opisie, ja ją teraz wkleję. Klucz przechowamy w domyślnym miejscu, więc po prostu klikamy Enter. Możecie też tutaj dodać hasło, ja nie będę tego robił. To hasło musiałbym wprowadzać przy każdej próbie wypchnięcia zmian na GitHuba. Więc tego raczej nie chcę robić, dlatego to pomijam klikając Enter, znowu Enter. No i super, mamy token wygenerowany. Aby znaleźć ten token, przechodzimy do ten komputer, potem na C, użytkownicy, nasza nazwa użytkownika, SSH z kropką na początku. I tutaj otwieramy ten plik z rozszerzeniem .pub w notatniku. Kopiujemy wszystko. Teraz jak już mamy skopiowane, wracamy do GitHuba. Wybieramy SSH i coś tam. Później nowy klucz SSH. Jakaś nazwa. Tutaj go wklejamy. Dodajemy. I nasz komputer powinien być zautoryzowany. Więc jak już to mamy ogarnięte, przejdźmy do zakładki Your Repositories. Tutaj klikamy nowy. Tutaj podajemy jakąś nazwę. W moim przypadku podam tą, co podałem dla repozytorium wewnętrznego, czyli repo 1. Możemy tutaj dodać jakiś opis, ale to nieistotne w tym momencie. Istotniejsze jest to, że możemy wybrać, czy repozytorium ma być publiczne, czy prywatne. Ja wybiorę akurat prywatne, ale możecie zrobić jak chcecie. Przy czym to, że repozytorium jest publiczne, nie znaczy, że każdy może je modyfikować, ale każdy może je zobaczyć. W przypadku repozytorium prywatnego nikt nieupoważniony nie może nawet zobaczyć tego repozytorium. Tutaj jeszcze możemy dodać templatkę gitignore, ale o tym, czym jest gitignore, powiem na koniec filmu, więc na razie klikam create. I tutaj musimy zmienić na SSH. Oczywiście, jeśli autoryzowaliście się przez SSH. Jeśli nie mielibyśmy jeszcze stworzonego żadnego repozytorium, to skorzystalibyśmy z tej pierwszej instrukcji, ale jako, że już mamy, to skorzystamy z drugiej. Więc to wszystko sobie skopiujmy, wklejmy do git basha, enter, tutaj wpiszmy yes. No i nasze repozytorium wewnętrzne, czyli to, z którego do tej pory korzystaliśmy, powinno być teraz połączone z zewnętrznym. Jeśli chodzi o te komendy, to właśnie pierwsza jest bezpośrednio odpowiedzialna za połączenie repozytorium zewnętrznego, czyli zdalnego inaczej. Druga zamienia nazwę głównej gałęzi. O tym, czym są gałęzie, powiem potem, no ale na razie widzicie, że zamieniła nam się master na main. I ostatnia z komend wypycha wprowadzone w repozytorium wewnętrznym zmiany na repozytorium zewnętrzne, które nazywa się origin. Jak już jesteśmy połączeni z zewnętrznym repozytorium, to wprowadźmy jakieś zmiany. Na przykład otwórzmy znowu plik 1.txt, tutaj dopiszmy zmiany, ctrl o, ctrl x. Te zmiany zakomitujmy, czyli zatwierdźmy. Zmiany w 1.txt. Pod git log oczywiście zobaczymy nasz nowy commit, czyli zmiany w 1.txt, ale jednocześnie tych zmian nie zobaczymy na zdalnym repozytorium. Jak sobie odświeżymy to repo, no to mamy już wypchnięte te dwa pliki, bo już łącząc się z repozytorium używaliśmy komendy git push, wypychając te wprowadzone wewnętrznym repo zmiany, ale nie mamy tutaj naszego najnowszego commita, czyli nie mamy zmiany w pliku 1.txt, więc żeby nasze najnowsze zmiany znalazły się na zdalnym repo, musimy jeszcze wpisać komendę git push. Klikamy enter i faktycznie jak sobie odświeżymy stronę, to zobaczymy, że mamy nowego commita zmiany w 1.txt i widzimy te zmiany. Ważnym zagadnieniem przy pracy z gitem są gałęzie, czyli branche. Są to odseparowane kopie projektu i jego historii. Jak na razie pracowaliśmy tylko na głównym branchu, który domyślnie w gicie nazywa się master, ale podczas łączenia się z GitHubem zmieniliśmy jego nazwę na main. Na tym branchu powinien znajdować się tylko w pełni działający kod, a przy dodawaniu każdej nowej funkcjonalności powinniśmy tworzyć nową kopię projektu, czyli nowy branch, i to na nim wprowadzać zmiany. Dopiero jak skończymy tworzyć i testować nową funkcjonalność i stwierdzimy, że jest w pełni działająca, łączymy nasz nowy branch, czyli tak zwany rozwojowy, z główną gałęzią. Więc załóżmy, że tworzymy nową funkcjonalność wyszukiwania. Do tego celu stwórzmy nowego brancha komendą git checkout z przełącznikiem b i po tym przełączniku w cudzysłowie podajemy nazwę, czyli w naszym przypadku
wyszukiwanie. I oprócz tego, że stworzyliśmy ten branch, to jeszcze od razu na niego przeszliśmy. No i tworząc tą funkcjonalność wyszukiwania, stwórzmy nowy plik, komendą touch, wyszukiwanie.txt. A ponieważ git go jeszcze nie widzi, musimy go dodać do stagingu komendą git add. Nie możemy użyć samego git commit am. Teraz jak piszemy git status, zobaczymy, że plik faktycznie znajduje się w stagingu, więc wystarczy, że go zatwierdzimy komendą git commit am. Oczywiście a w tym momencie nic nie zmienia, ale już tak automatycznie je dodaje, więc nie robi to w tym przypadku żadnej różnicy. Jako wiadomość podajmy dodanie wyszukiwania. Dodajmy może jeszcze jakiś drugi plik, touchfiltry.txt. Tak samo musimy go dodać do stagingu, git add a i komitujemy tą zmianę, zatwierdzamy om, dodanie filtrów do wyszukiwania. Żeby umożliwić innym programistom pracę nad tą funkcjonalnością, chcemy wypchnąć nasze zmiany na GitHuba, więc wpisujemy komendę git push, ale pojawia się problem, ponieważ git nie wie, na jaki branch ma wysłać nasze komity. Dzieje się tak dlatego, że na GitHubie mamy tylko gałąź o nazwie main, a nie ma gałęzi o nazwie wyszukiwania. Mamy ją tylko wewnętrznym repo. Dlatego w celu przesłania tej gałęzi do GitHuba, czyli na repozytorium zdalne, musimy dodać na końcu komendy git push jeszcze u, przełącznik, nazwę naszego repozytorium zdalnego, czyli w naszym przypadku domyślny origin i nazwę brancha, na który ma być przesłany nasz kod. Więc będzie to po prostu wyszukiwanie. Jak może pamiętacie, z podobnej komendy korzystaliśmy podczas wypychania zmian na puste zdalne repozytorium, bo wtedy nie mieliśmy na GitHubie żadnej gałęzi, nawet main. Tak jak mówiłem, gałąź jest to odseparowana kopia projektu, więc jak przyjdziemy na gałąź main komendą git checkout main i zobaczymy zawartość folderu komendą ls, to pokażą się nam pliki tylko 1.txt i 2.txt. Nie ma tu ani pliku wyszukiwania, ani filtry. Tak samo w historii commitów, jak wyświetlimy git log, zobaczymy, że tutaj najnowszym commitem są zmiany w 1.txt. Aby połączyć gałąź poboczną, czyli w naszym przypadku wyszukiwanie z główną, czyli u nas main, musimy użyć komendy git merge z nazwą gałęzi, którą chcemy dołączyć do maina, czyli wyszukiwanie. I teraz jak wyświetlimy zawartość folderu ls, to pojawią się tutaj pliki filtry.txt i wyszukiwanie.txt, a jak zobaczymy git log, to pojawi się nam tutaj dodanie filtrów do wyszukiwania i dodanie wyszukiwania. Przy okazji ta lista commitów jest już dość długa, więc do komendy git log będziemy dodawać jeszcze opcję one line. Będziemy wtedy mieli trochę mniej danych o commitach, ale w naszym przypadku jest to wystarczająco. Jakbyśmy sobie teraz weszli na GitHuba, na stronę główną naszego projektu, to widzimy, że GitHub nam podpowiada, że na wyszukiwaniu zaszły jakieś zmiany, ale jednocześnie nie mamy ich na mainie. No możemy przełączyć tutaj na wyszukiwanie i tutaj one będą, a na mainie ich nie ma. Więc wypchnijmy też zmiany z maina komendą git push. Tutaj nie musimy dodawać u origin main, ponieważ gałąź main już się znajduje na zdalnym repozytorium, więc tylko klikamy enter i jak tutaj wrócimy, F5, zobaczymy filtry.txt i wyszukiwanie.txt. Teraz spróbuj samodzielnie stworzyć nowego brancha, na przykład logowanie, na nim stworzyć jakieś pliki, dodać i zatwierdzić zmiany, a następnie połączyć tamtego brancha z mainem. Jak już to zrobisz, odpauzuj film. A więc lecę po kolei. Najpierw tworzymy brancha, git checkout b, logowanie, później tworzymy pliki, touch logowanie.txt i rejestracja.txt, oczywiście tak przykładowo, mogłeś stworzyć jakieś inne. Te pliki dodamy do stagingu komendą git add, przełącznikiem a, bo są dwa, a nie chcemy robić tego osobno. Zatwierdzamy commitem, no jak mówiłem, zawsze daje to a, ale w tym przypadku jest niepotrzebne, więc dodajemy pliki do logowania i rejestracji. I teraz moglibyśmy przełączyć się na główną gałąź komendą git checkout z main na końcu, ale zamiast main możemy też podać pauzę i tym samym wrócić na poprzednią gałąź, na której znajdowaliśmy się wcześniej. Więc enter, faktycznie jesteśmy na gałęzi main. Jak zobaczymy git log, to oczywiście tutaj nie będzie żadnych zmian, a nawet git log one line mieliśmy korzystać. Żeby te zmiany się pojawiły, wpisujemy jeszcze komendę git merge nazwą gałęzi, którą chcemy dołączyć do maina, czyli logowanie. Znowu git log z opcją one line. No i teraz pojawił się ten nowy commit. Widzimy tutaj przy okazji, że został on dodany na branchu logowanie. Teraz możemy jeszcze dodatkowo te zmiany sobie wypchnąć komendą git push, żeby znalazły się one na repozytorium zdalnym na GitHubie. Jak na razie za każdym razem mieliśmy na naszym branchu rozwojowym aktualną wersję kodu. Nikt nie zdążył wprowadzić żadnych zmian na mainie, ale przy rzeczywistej pracy w zespole często zdarza się jednak, że ktoś już dodał nowe komity na mainie, a my na branchu rozwojowym pracujemy na nieco przestarzałej wersji kodu. Spróbujmy więc odwzorować taką sytuację. Na branchu main wprowadźmy jakieś zmiany, na przykład usuńmy plik 2.txt komendą rm i tą zmianę zakomitujmy komendą git commit z przełącznikami am. Tutaj nie musimy niczego dodawać, bo plik 2.txt już istniał. Modyfikujemy tylko jego stan. Jako wiadomość dodamy usunięcie pliku 2.txt. I teraz przejdźmy na branch rozwojowy, git checkout. Tym razem może wyszukiwanie. Niestety okazało się, że filtrowanie nie działa tak jak powinno, ale szybko wymyśliliśmy rozwiązanie tego problemu, wpisując komendy rm filtry.txt. Tę zmianę, tak jak na branchu main, sobie zakomitujmy. Rozwiązanie
rozwiązanie problemu z filtrowaniem. I jeszcze po jakimś czasie okazało się, że wyszukiwanie też nie chce działać, więc otwórzmy w nano plik wyszukiwanie.txt i dopiszmy jakiś kod naprawiający błąd. Ctrl O, żeby zapisać, Enter, Ctrl X. Mamy jakieś zmiany, więc sobie je zakomitujmy. Git commit AM, naprawa błędów wyszukiwania. Teraz pozostało nam powrócić na gałąź main, komendą git checkout 1000, czyli na poprzednią gałąź przechodzimy i wpisujemy komendę łączącą dwie gałęzie, czyli git merge, a chcemy połączyć do maina gałąź wyszukiwania. No i z jakiegoś powodu przynosi nas do nano, a tym powodem jest konieczność uporządkowania historii. Jeśli na głównym branchu zaszły jakieś zmiany, których nie ma na rozwojowym, to git tworzy dodatkowego merge commita, który zawiera informacje o tym, kiedy i jakie zmiany zostały scalone, czyli połączone z tym głównym branchem. Do nano zostaliśmy przeniesieni, żeby nadać nazwę temu merge commitowi, więc usuńmy tą pierwszą linijkę i zamiast tego napiszmy na przykład poprawki wyszukiwania. No i zapisujemy, wychodzimy i wpisujemy teraz komendę git log one line, a pod nią widzimy, że oprócz commitów z brancha rozwojowego, czyli naprawa błędu wyszukiwania i rozwiązanie problemu z filtrowaniem, mamy jeszcze dodatkowy merge commit, czyli to poprawki wyszukiwania. Takie podejście ma jednak spore wady. Nie będę wchodził w szczegóły, ale przede wszystkim zaburzamy historię projektu poprzez wprowadzenie dodatkowego merge commita, a oprócz tego utrudniamy rozwiązywanie konfliktów, do których przejdziemy potem. Dlatego przed wykonaniem merge'a zawsze warto pobrać zmiany z głównego brancha na rozwojowego, a służy do tego komenda rebase. W takim przypadku nie robimy żadnych łączonych commitów, dzięki czemu historia jest bardziej przejrzysta. Spróbujmy więc wykonać takiego rebase'a. Więc tak jak poprzednio, najpierw stwórzmy jakieś commity na mainie, więc stwórzmy na przykład plik 14.txt komendą touch, potem dodajmy do stagingu komendą git add, zakomitujmy, zatwierdźmy te zmiany, dodanie pliku 14.txt, potem się rozmyślamy, więc usuńmy ten plik 14.txt komendą rm i tą zmianę też zatwierdźmy, usunięcie pliku 14.txt. Więc teraz przy wyświetleniu git log z przełącznikiem, znaczy opcją online, zobaczymy, że mamy dwa nowe commity, ale oczywiście jak przejdziemy sobie komendą git checkout na przykład na brancha logowanie i też wyświetlimy komendę git log też z opcją online, to już tych dwóch nowych commitów nie zobaczymy. Czyli branch logowanie jest tyle w porównaniu do brancha main, ale użytkownik tego brancha o tym nie wie, więc tworzy jakiś nowy plik, dodaje zmiany do stagingu, zatwierdza je, dodanie pliku 15.txt, potem ten plik jednak usuwa, podobnie jak zrobił to ktoś na mainy, znowu kolejne zmiany komituje, usunięcie pliku 15.txt i w tym momencie nasz git log one line wygląda w taki sposób. Czyli nie mamy tutaj zmian dotyczących pliku 14.txt, ponieważ zaszły one na mainie, ale mamy już kolejne zmiany, czyli modyfikacje pliku 15.txt. Więc aby jakoś te dwa branche ze sobą pogodzić i te wszystkie zmiany, które na nich zaszły, wpisujemy komendę git rebase, no i ten branch logowanie chcemy poukładać czy przebazować, jak to się tłumaczy, z branchem main. Mamy potwierdzenie, że wszystko poszło zgodnie z planem, więc znowu wyświetlamy git log, dwa razy strzałka do góry, żeby wywołać tą samą komendę co wcześniej i widzimy, że jest tak, jak być powinno, czyli najpierw są zmiany, które dołączyliśmy z maina, a dopiero potem te, które wprowadziliśmy na logowanie. Dzięki temu przebazowaniu, teraz jak przejdziemy na maina pauzą, czyli na poprzedniego brancha i na tym mainie wpiszemy komendę git merge logowanie, łącząc tym samym zmiany z logowania z głównym branchem, to pod git log z opcją online zobaczymy, że nie utworzyliśmy żadnego nowego merge commita, a wszystko wygląda identycznie jak na branchu logowanie, czyli mamy commity 15.txt, a niżej 14, czyli tutaj mamy zmiany z maina, a tutaj zostały wstawione zmiany z logowania. Więc teraz dla utrwalenia spróbuj samodzielnie zasymulować pracę z dwoma branchami, zgodnie ze scenariuszem, który widzisz teraz na ekranie. Oczywiście zapauzuj film, żeby to zadanie wykonać, więc najpierw wpisujemy git checkout b komentowanie, żeby stworzyć nowego brancha i od razu na niego przejść. Potem tworzymy jakiś plik, no wprowadzamy jakiekolwiek zmiany, na przykład komentowanie txt, nazwijmy nowy plik, dodajmy go do stagingu, zakomitujmy zmiany, dodajmy jakiś drugi plik, żeby zrobić drugą zmianę, dodajmy go do stagingu, zakomitujmy, sprawdzamy git log, czy wszystko się zgadza. Mamy te zmiany, które są już na mainie i mamy też nowe. Więc teraz przejdźmy na tego maina, git checkout 1000. Tutaj też wprowadźmy jakieś zmiany, jakaś zmiana, txt, pierwszy plik będzie, dodamy go, zakomitujemy, robimy jeszcze jakąś inną zmianę, więc touch inna zmiana, dodajemy to do stagingu i komitujemy. Pod git log będziemy mieli zmiany wprowadzone na mainie, ale oczywiście
oczywiście nie będziemy mieli zmian z drugiego brancha, czyli z komentowania. No i moglibyśmy teraz wpisać komendę git merge po prostu, ale nie chcemy tworzyć nowego merge commita i niszczyć sobie historii, więc najpierw przed tym przejdźmy komendą git checkout z pauzą na komentowanie, bo to był nasz poprzedni branch, na którym się wcześniej znajdowaliśmy. I tutaj wprowadźmy komendę git rebase main. Zobaczmy teraz git log one line. No i widzimy, że zmiany z maina znalazły się pod zmianami z komentowania. Dzięki temu teraz jak przejdziemy sobie na maina i wprowadzimy komendę git merge komentowanie, później zobaczymy git log, to mamy wszystko ładnie uporządkowane. Mam nadzieję, że u ciebie też tak się stało. A na koniec, jak wszystko się zgadza, możemy wypchnąć zmiany z maina na githuba komendą git push. Więc zobaczmy sobie, czy na githubie wszystko się znajduje. Tak, mamy tutaj wszystkie zmiany. Oczywiście nie mamy tutaj brancha komentowanie, ponieważ z niego nie wypychaliśmy żadnych zmian. No ale oczywiście moglibyśmy też to zrobić i tutaj by się pojawił. Dla przypomnienia spróbuję jeszcze teraz przywrócić stan z poprzedniego commita. Czyli jeszcze zobaczmy sobie git log one line. Ma być przywrócony commit dodanie komentowania. Jak już to zrobisz, odpauzuj film. A powinieneś użyć do tego komendy git reset z opcją hard oczywiście. No i na koniec albo mógłbyś podać tu jakiegoś hasza, albo po prostu head ze strzałką do góry, żeby przywrócić poprzedniego commita. I faktycznie pod git log one line mamy tylko dodanie komentowania, nie mamy dodanie komentowania 2. Jeśli czujesz, że ciężko ci będzie przyjąć kolejną wiedzę, to pamiętaj, że możesz zrobić sobie krótką przerwę, a teraz jest na to dobry moment. Zawsze jest też dobry moment na podziękowanie za tą dawkę wiedzy łapką w górę i subem. Tak długo myślałem nad tym przejściem. Jak już wspomniałem na początku, jedną z najważniejszych zalet gita jest możliwość prostej współpracy z innymi programistami. Aby zasymulować drugą osobę pracującą nad tym samym projektem, stwórzmy najpierw nowy folder, więc wejdźmy w pulpit, nowy folder, nazwijmy go na przykład repo 2, a w nim klikamy prawym i otwieramy git bash. Oczywiście dalej mamy też otwartego git basha dla pierwszego użytkownika. Tą różnicą, że dla użytkownika drugiego, czyli w tym drugim folderze, klikniemy tutaj prawym, wejdziemy w options i na przykład zmienimy tutaj kolor tła, więc klikamy background na jakiś tam ciemno-niebieski. Play, save, ok. I teraz, żeby było prościej, pierwszego, czyli tego użytkownika z czarnym tłem, będziemy nazywać Janek, a ten z granatowym tłem będzie to Franek. Teraz, żeby Franek mógł pracować na tym samym repo co Janek, to musimy je sklonować, czyli skopiować wraz z wszystkimi plikami z tego repozytorium i jego historią. Więc aby to wykonać, wpisujemy komendę git clone, potem podajemy link do naszego repozytorium, go weźmiemy ze strony naszego repozytorium na GitHubie, musimy jeszcze rozwinąć code, to zielone, tutaj kopiujemy, oczywiście musimy mieć zaznaczone SSH, klejamy shift insert i na koniec jeszcze podajemy, do jakiego folderu ma być sklonowane nasze repozytorium. Jeśli podamy kropkę, to sklonujemy do folderu, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli tak jak w tym momencie chcemy zrobić, więc klikamy enter i repozytorium zostało sklonowane. Widzimy już, że znajdujemy się na gałęzi main. Przy okazji jeszcze o tym nie mówiłem, ale gałęzie, jakie mamy dostępne w projekcie, wyświetlamy komendą branch, oczywiście git branch. Ok, tutaj mamy tylko main. Na naszym repozytorium zdalnym mamy jeszcze oczywiście brancha wyszukiwanie i on się pojawi pod komendą branch, jak tylko pierwszy raz przejdziemy na tego brancha. Komendą oczywiście git checkout i nazwa brancha, czyli wyszukiwanie. Jesteśmy na tym branchu i teraz jak wyświetlimy git branch, to już brancha wyszukiwanie tutaj zobaczymy. I teraz wrócimy git checkout, pauzą i znowu jesteśmy na mainie. Jako że sklonowaliśmy nasze repozytorium wraz z zawartością, to tą zawartość zobaczymy po wyświetleniu ls, czyli zawartości naszego folderu. I mamy tutaj wszystkie pliki z repozytorium. I mamy też całą historię projektu, którą zobaczymy pod git log one line. Teraz tą historię zmienimy, dodając jakiegoś commita, więc stwórzmy jakiś plik, na przykład plik franka.txt, dodajmy go do stagingu git add a i zakomitujmy te zmiany. Przy okazji w wiadomościach do commitów, żeby się nie pomylić, będziemy umieszczać f dla franka, a j dla Janka na końcu, więc wpisujemy git commit am, jakaś tam wiadomość, na przykład stworzenie pliku przez franka i żeby potem się nie myliło, wpisujemy na koniec w kwadratowych nawiasach f. I teraz pod git log zobaczymy nasz nowy commit, czyli stworzenie pliku przez franka. Oczywiście ten commit nie znajduje się jeszcze u Janka, jak zobaczymy tutaj git log one line, to tego commita nie będzie, więc przejdźmy sobie z powrotem na franka i wypnijmy te zmiany na repozytorium zdalne, żeby Janek też mógł z nich skorzystać, więc wpiszmy w tym celu komendy git push. Zmiany zostały wypchnięte, jak sobie wejdziemy na githuba, to zobaczymy, że faktycznie mamy tutaj nowy plik, plik franka. I teraz, aby zaciągnąć zmiany znajdujące się na githubie do Janka, wpisujemy komendę git pull. I teraz znowu wpiszemy git log one line, to zobaczymy, że pojawił się tutaj commit stworzony przez franka. W rzeczywistości często programiści pracują nad tym samym kodem w tym samym momencie, dlatego na przykład pierwszy programista może dodać jakieś commity i w podobnym czasie to samo może zrobić drugi. I zgodnie z założeniem, Janek doda jakieś commity, na przykład usunie plik franka, zatwierdzi swoje zmiany commitem, usunięcie pliku franka z j na końcu w kwadratowym nawiasie,
się. Później doda swój własny plik, plik Janka.txt. To też zatwierdzi komentarzem, na przykład dodanie pliku Janka. A, najpierw musi jeszcze dodać do stagingu git add a, bo oczywiście ten plik dopiero teraz został stworzony, więc git go jeszcze nie widzi. Nie jest on dodany do repozytorium, więc nie możemy od razu zakomitować. I teraz wywołujemy dopiero komendę git commit. Teraz już wszystko zadziałało. I Janek jeszcze nie pushuje swoich zmian na repozytorium zdalne, a w tym czasie zmian dokonuje też Franek. Na przykład tworzy jakiś drugi plik, touch, drugi plik.txt, dodaje ten plik do repo, komituje zmiany, pamiętamy OF na końcu, potem dodaje jeszcze jakiś trzeci plik, txt, i też ten plik dodaje do repozytorium i też komituje zmiany, dodanie trzeciego pliku na przykład. I to Franek jako pierwszy wypycha zmiany na zdalne repo komendą git push, więc ją wykonajmy. A Janek o tym nie wie i próbuje wypnąć swoje, więc przejdźmy do czarnego basza. I tutaj też wpiszmy git push. I mamy problem. Tak jak podpowiada git, najpierw musimy zaciągnąć zmiany, zanim wypniemy coś nowego. Więc wykonujemy komendę git pull. I podobnie jak w przypadku łączenia branży, git chce teraz stworzyć merge commita łączącego zmiany dokonane przez Franka. Podajemy więc jakąś jego nazwę. Na przykład zmiany u Franka. To zapisujemy. Ctrl X. I po wyświetleniu listy commitów komendą git log zobaczymy, że mamy zmiany wprowadzone przez Janka, potem przez Franka, a dodatkowo na samej górze jeszcze mamy merge commita zmiany u Franka, którego przed chwilą stworzyliśmy. Żeby uniknąć tworzenia merge commitów, możemy skorzystać z dodatkowego przełącznika rebase przy zaciąganiu zmian. Dokonajmy więc jakiś zmian u Franka, na przykład usuńmy plik Franka, dodajmy to do stagingu, zakomitujmy, usunięcie pliku F. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy pliki komendą ls, na przykład usuńmy plik jakaś zmiana, rm jakaś zmiana, .txt, tą zmianę też zakomitujemy, usunięcie i jakiejś zmiany, może zamiast pliku, enter. I teraz wprowadźmy jeszcze jakieś zmiany u Janka, więc przejdźmy do czarnej konsoli i tutaj może dla odmiany dodajmy jakiś plik, .txt, dodajmy go do stagingu i zakomitujmy. I tym razem załóżmy, że jako pierwszy swoje zmiany wypchnął Janek, więc wpisujemy u niego git push, zmiany zostały bezproblemowo wypchnięte, przechodzimy więc do Franka, tutaj próbujemy je zaciągnąć, więc wpisujemy git pull, ale dodajemy jeszcze na koniec opcję rebase, żeby nie musieć tworzyć dodatkowego merge commita, więc dwie pauzy, rebase. I faktycznie nie wchodzimy teraz do nano, nie jest tworzony merge commit i wszystko przebiegło bezproblemowo. Zobaczmy sobie git log one line jeszcze na koniec. I tutaj mamy na samej górze commit od Franka, a tu od Janka. A żeby wyjść z naszej listy commitów, klikamy Q, bo już się zrobiła na tyle długa. Na koniec możemy jeszcze wypchnąć zmiany dokonane przez Franka komendą git push, wszystko zadziałało prawidłowo i zaciągnąć je oczywiście z rebase'em u Janka, więc git pull rebase, po dwóch pauzach enter i jest wszystko bez problemu zaciągnięte. Więc jak sobie wyświetlimy git log one line u Janka i to samo teraz zrobimy u Franka i na przykład umieścimy oba terminale obok siebie, to zobaczymy, że stan naszej historii po prawej stronie jest taki sam jak po lewej. Jednak nie zawsze jest tak prosto. Może zdarzyć się, że dwóch programistów zmodyfikuje ten sam plik, a w takim przypadku dochodzi do konfliktu. Taki konflikt rozwiązujemy podczas wykonania pulla lub łączenia gałęzi poleceniem rebase. Dla przećwiczenia i przygotowania do symulacji konfliktu spróbuj wykonać kroki widoczne na ekranie. Więc zgodnie z listą najpierw wchodzimy na GitHuba i tworzymy nowe repozytorium, w moich repozytoriach nowy. Nazwijmy je na przykład repo nowe, zmienimy na prywatne, create. Potem stworzymy jakiś folder, w którym otworzymy git basha, więc nowy folder i nazwijmy go też repo nowe. Tutaj open git bash here. Przy okazji zamknijmy sobie to okna Janka i Franka poprzednie. I tutaj zmienimy też kolor okna na czarny, bo tu będzie nasz Janek. Więc tutaj background ustawmy na czarny, ok, apply, save. I zgodnie z instrukcją na GitHubie najpierw wpisujemy komendę git init, potem git branch, duże M jako przełącznik i potem main, czyli ustawiamy główną gałąź na main zamiast master. I tutaj już sobie komendę skopiuję, bo połączymy nią nasze wewnętrzne repo z repozytorium zdalnym. Wklejmy sobie tą komendę. Dobra, i mamy nasze repozytorium połączone. A teraz stwórzmy drugi folder dla drugiego usera, czyli dla Franka. Więc przejdźmy na pulpit, nowy, repo nowe, a dajmy Franek. Tutaj sobie odpalmy git basha. Ok, zmienimy jego kolor, żeby się nie myliło. A w nim wpisujemy komendę git clone.
klon i kopiujemy tutaj link z GitHuba, klejamy i na koniec jeszcze stawiamy kropkę, żeby sklonować to repozytorium do folderu, w którym się obecnie znajdujemy. Później Janek doda plik, więc przejdźmy do czarnego terminala i dodajemy jakiś tam plik, touchplik.txt. Te zmiany dodajmy do stagingu, zakomitujmy, dodanie pierwszego pliku i pozostajemy przy tym, że na końcu oznaczamy J jako Janek i F jako Franek, enter. I nasze zmiany wypychamy na repozytorium zdalne komendą git push, ale musimy jeszcze dodać przełącznik U, później origin, czyli nazwę naszego zdalnego repozytorium i gałąź, na jaką chcemy wypchnąć nasz kod, więc oczywiście podajemy main, czyli główną gałąź. I na koniec jako drugi user zaciągamy zmiany z zewnętrznego repo komendą git pull i dodajmy jeszcze opcję rebase, chociaż w tym przypadku ona nic nie zmienia, ale tak, żeby już się do tego przyzwyczaić, zawsze tą opcję dodawajmy. I nie zwracajcie uwagi na to, że mi tutaj wyszło coś innego niż wam. W każdym bądź razie teraz jak wpiszemy komendę git log one line, to zobaczymy, że mamy jednego commita, dodanie pierwszego pliku i ten plik faktycznie się w naszym repozytorium znajduje. I to tyle. Mam nadzieję, że bez większych problemów poradziłeś sobie z zadaniem. Dobra, teraz zasymulujmy i rozwiążmy jakiś konflikt. Do tego przydałem się edytor kodu, w którym takie rozwiązywanie jest znacznie prostsze. Więc żeby otworzyć nasz edytor, najpierw u pierwszego użytkownika wpiszmy komendę code. Powoduje ono otwarcie VS Code w folderze, w którym aktualnie się znajdujemy. Oczywiście jeśli takie VS Code macie, bo jeśli nie, to albo możecie je pobrać, albo ewentualnie skorzystać z innego edytora, z tym, że wygląd i umiejscowienie narzędzi w innym edytorze będzie odmienne, także chcąc podążać za mną, będziecie musieli się bardziej postarać. Oczywiście ufamy autorom i przechodzimy do Franka i tutaj wpisujemy też tą samą komendę. Dodatkowo u Franka jeszcze zmieńmy wygląd VS Code na granatowy, więc kliknijmy tą zębatkę w lewym dolnym. Tutaj przejdźmy do Profiles i kliknijmy Create, dajmy granat nazwę, kopiujmy z defaultowego, Create, OK i teraz to samo klikamy, tylko tym razem Themes, Color Theme i ustawiamy na Tomorrow Night Blue na przykład. Wiem, że nie jest może to najpiękniejszy motyw, ale przynajmniej nam się nie będzie myliło. I teraz może u Janka w pierwszej linijce dodajmy Janek, to sobie zapiszmy. I oczywiście moglibyśmy tą zmianę zakomitować i wypchnąć przez git basha, ale możemy też bezpośrednio VS Code. Aby to zrobić, przechodzimy do tej sekcji, czyli Source Control. W niej klikamy tą strzałkę pod commit, żeby zrobić jednocześnie commita i pusha. Zostaniemy jeszcze zapytani, czy przed commitem dodać jeszcze wszystkie zmiany do stagingu. Ja tutaj wybiorę always, a jeśli chcecie, żeby potem was jeszcze VS Code to pytał, możecie dać yes. Teraz git prosi nas o komentarz do commita, ponieważ nie mieliśmy jak dodać przełącznika m, więc napiszmy na przykład dodanie printa. Przy okazji ten panel boczny zamykam i otwieram Ctrl B skrótem. I tą wiadomość zatwierdzimy klikając tego checkmarka w prawym górnym. Klikamy save. I teraz git zapytał się nas, czy ma wykonywać fetcha za jakiś czas. Git fetch to komenda, która pozwoli mu sprawdzić, czy w zdalnym repo pojawiły się jakieś nowe zmiany i dzięki temu podpowie nam, czy mamy coś do zaciągnięcia. Samo git fetch nie wprowadza żadnych zmian w repozytorium, tylko pobiera o nim informacje. Więc już jak uważacie, ale ja dam jest. Teraz te zmiany też za pomocą VS Code możemy zaciągnąć do Franka, więc przejdźmy sobie do Franka, do granatowego VS Code i tutaj tak samo w Source Control klikamy trzy kropki i przechodzimy do pull i push i wybieramy pull w nawiasie rebase. I jak widzimy, zmiany zostały zaciągnięte. Tutaj dostajemy ten sam komunikat co u Janka, więc też sobie dajmy yes. I Franek jak zobaczył, że Janek walnął podpis, to nie chce być gorszy, więc z drugiej linijce wpisuje Franek i tą zmianę tylko zapisuje. Jednak w tym samym czasie Janek zorientował się, że napisał swoje imię z małej litery, więc też edytuje kod u siebie. Oczywiście nazywam to kodem, a to tylko plik tekstowy, ale wiadomo, że to tylko przykład. Nie chcę wprowadzać tutaj żadnego języka, żeby nikomu nie mieszać. I jako pierwszy swoje zmiany wypycha Franek, więc może tym razem zróbmy to przez git basha. Żeby to zrobić, odpalamy terminal skrótem Ctrl plus backtick, czyli to pod tyldą, a potem tutaj rozwijamy i wybieramy git bash. Oczywiście terminal na Macu czy na Linuxie, albo jak pracujecie na WSL. I oczywiście komendy nie uległy zmianie, więc najpierw wpisujemy git commit am, dodanie podpisu f, a potem git push, żeby wypchnąć zmiany na GitHuba. I jak wejdziemy sobie na GitHuba, to zobaczymy po odświeżeniu, że faktycznie ten plik mamy, a w nim mamy podpisy Janka i Franka. No ale Janek napisał teraz swoje imię z dużej litery, więc też chce tą zmianę wypchnąć. Dlatego tutaj też odpalimy terminal, też rozwiniemy, wybierzemy git bash. Janek też swoje zmiany zakomituje, git commit am, imię z dużej j, później git push wpisujemy, bo oczywiście nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze repozytorium zostało zaktualizowane. Klikamy enter i zgodnie z oczekiwaniami mamy błąd. Git informuje nas, żeby przed wypchnięciem zmian najpierw je zaciągnąć, bo coś nowego pojawiło się na zdalnym repo. Więc wpisujemy git pull z przełącznikiem rebase. No i również zgodnie z oczekiwaniami powstał konflikt. Możemy go rozwiązać albo wybierając tutaj jedną z opcji, których pierwszym jest wybranie zmian wprowadzonych przez Janka. Są to te zmiany, które zostały już wypchnięte na zdalne repo, dlatego są oznaczone jako current change. Oczywiście, żeby wrócić do poprzedniego stanu, klikamy Ctrl Z, jak też to kliknęliście. Druga opcja to wybranie
zmian wprowadzonych przez nas, czyli samego Janek z dużej litery. Trzecia to zaakceptowanie obu zmian. I mamy zarówno Janek, jak i Franek, a potem jeszcze mamy Janek z dużej w trzeciej linijce. A czwarta to porównanie zmian, co przyniesie nas do takiego okna i faktycznie możemy te zmiany porównać. Ale my z tego wyjdziemy, bo po szybkiej konsultacji Janek i Franek stwierdzili, że chcą wziąć pierwszą linijkę z wersji kodu Janka, a drugą od Franka. I aby osiągnąć taki efekt, musimy kliknąć ten niebieski przycisk w prawym dolnym. I tutaj również możemy zaakceptować jedną z wersji, ale pojawiła się też możliwość zaakceptowania kombinacji, więc ją wybieramy. No i mamy co chcieliśmy. Mamy na początku Janek z dużej litery i mamy też zmiany od Franka, czyli Franek. Dlatego, aby zakończyć rozwiązywanie konfliktu, klikamy Complete Merge. Możemy jeszcze w tym miejscu zmienić nazwę naszego commitu, ale ta pasuje, więc po prostu wpisujemy w bashu git rebase continue. No lub ewentualnie klikamy continue tutaj. No tutaj też nas poprosiło o zmianę nazwy, ale my ją zostawiamy. Ctrl O, Ctrl X i konflikt został rozwiązany. I teraz albo wpisujemy komendę git push, żeby wypchnąć zmiany na zewnętrzne repozytorium, albo klikamy ten przycisk tutaj. No ja akurat wpiszę git push, niech będzie. No i super, zobaczmy, jeszcze zostało się na GitHubie, więc wejdziemy na stronę naszego projektu główną. Mamy imię z dużej, wchodzimy w plik i faktycznie jest Janek z dużej i Franek z dużej, czyli tak jak miało być. Pozostało już tylko zaciągnąć zmiany do Franka, żeby on mógł działać na aktualnej wersji kodu, więc wpisujemy komendę git pull rebase. I teraz mamy u obu programistów ten sam kod. Dodajmy może teraz u Franka kolejną linijkę, na przykład 4, to się równa 2 razy 2. Tą zmianę zapiszemy i zakomitujemy. Git commit am dodanie zmiennej. To, że jest w pliku tekstowym, jest nieistotne. Okej, okay, tą zmianę wypychamy na stalne repo. Janek też stwierdził, że w tym samym miejscu doda podobną zmienną, więc tutaj też zapiszmy 4, ale to jest 2 plus 2, a nie 2 razy 2. Tą zmianę zapisuję, komituję, dodanie zmiennej j. I może u Janka te zmiany spróbujmy wypchnąć przez GUI, czyli wejdźmy tutaj, rozwijmy te trzy kropki, dajmy push. I mamy teraz informację, że najpierw musimy zaciągnąć zmiany, zanim wypchniemy, więc zamknijmy to i dajmy pull rebase. I znowu mamy konflikt. Nie jesteśmy jednak pewni, która wersja kodu jest lepsza, czy powinno być 2 razy 2, czy 2 plus 2. I zapytalibyśmy o to Franka, ale niestety skończył dzisiaj wcześniej, więc nie mamy jak tego zrobić. Zamiast tego możemy też jak na razie porzucić tego rebase'a i wrócić do niego po konsultacji z Frankiem. Aby to zrobić, wpisujemy git rebase, opcją abort. No i konflikt nam znika. Możemy dalej wprowadzać zmiany, najlepiej w innej części kodu, żeby nie doprowadzić do jeszcze większych konfliktów. A jak już wiemy, jak rozwiązać porzucony konflikt, wpisujemy jeszcze raz git pull przełącznikiem rebase. Znowu wchodzimy do okna rozwiązywania konfliktów, więc wejdźmy tutaj, resolve in merge editor. Po konsultacji Janek i Franek stwierdzili, że wersja Janka jest lepsza, więc wybieramy accept incoming i klikamy complete merge. Teraz kliknijmy tym razem może tutaj w GUI continue. Te zmiany poszujemy na zdalne repo. Ok, i nie pokazuj więcej. I teraz te zmiany spróbujmy zaciągnąć do Franka, więc przejdźmy na granatowego VS Code i tutaj wpiszmy komendę git pull rebase. No i wszystko się nam teraz zgadza. Oprócz porzucenia rozwiązywania konfliktów, możemy też pominąć rebase'owanie, pomijając tym samym bieżący commit. Trzeba jednak z tym się obchodzić ostrożnie, ponieważ pominięcie jakiegoś commita może zniszczyć historię projektu, szczególnie jeśli zmiany w nim wprowadzone były istotne. Ostatnim tematem, który chciałbym poruszyć, jest plik git ignore. Na szczęście nie ma w nim nic skomplikowanego. Po prostu pliki i foldery, do których umieścimy w nim ścieżki, są ignorowane przez gita, czyli nie da się dodać ich do repozytorium. Więc przykładowo możemy sobie u Franka stworzyć plik z hasłami o niepodejrzanej nazwie to nie hasła.txt. No i wpiszmy tutaj sobie jakieś hasło, na przykład hasło to gg. I oczywiście tego hasła nie chcemy przysyłać na repozytorium, więc stwórzmy nowy plik o nazwie .gitignore. Powinna wam się ikonka zmienić na takie logo gita. I w tym pliku zapiszmy nazwę naszego pliku z hasłami. W naszym przypadku wystarczy sama nazwa, ponieważ znajduje się on w tym samym folderze co plik gitignore, więc wystarczy, że wpiszemy to nie hasła.txt i ten plik zapiszemy. Teraz jak możecie zauważyć, to nie hasła jest takie wyszarzone, więc widać, że faktycznie jest ignorowane przez gita. A jak to mamy osiągnięte, to teraz dodajemy zmiany git add a, komitujemy je, git commit am dodanie .gitignore, dodajemy je u Franka, więc f, chociaż to już nie jest takie istotne. Te zmiany wypychamy i po tym wypchnięciu, jak zajrzymy na GitHuba, to zobaczymy, że mamy tutaj faktycznie plik git ignore, ale już nie widzimy tego pliku z hasłami, więc git go faktycznie nie widzi. Oczywiście nikt nie przechowuje swojego hasła do gadu gadu w folderze, w którym znajduje się też jego repozytorium, ale już kruszę do API na tego typu poufne dane jak najbardziej. I to tyle, pokazałem już wszystkie najważniejsze tematy, które pozwolą ci bez problemu umieszczać swoje projekty na gicie i współpracować dzięki niemu z innymi programistami. Nie bez powodu użyłem słowa najważniejsze, ponieważ zarówno git jak i GitHub oferują znacznie więcej możliwości, jednak przydadzą ci się one dopiero na zaawansowanych etapach twojej przygody z programowaniem. Jeśli chcesz tę przygodę kontynuować i wiedzieć coraz więcej, nie zapomnij o zostawieniu suba, żeby nie przegapić kolejnych kursów i łapki jako podziękowanie za przekazaną wiedzę. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Siema!